poprzednim odcinku, słuchajcie, do końca i tak wam nie wytłumaczyłem, na czym polega AM, a na czym polega FM, więc czas najwyższy wam to przedstawić, słuchajcie. Mamy dwie osie. Przechodzimy dalej. Troszeczkę, że tak powiem, się zagalopowałem, bo narysowałem całkowicie odbiornik blokowo w SSB. Ale to nie na tym rzecz tak ogólnie mi się chciało to polegać. Dzisiaj weźmiemy sobie skazówkę tą ekierkę. Może żartowałem. Albo dobra, niech będzie. Dzisiaj sobie narysujemy, czym to i się różni od modulacji FM. No i troszeczkę się zagalopowałem, tak jak mówię. A więc tak. Rysujemy sobie tak. Oś mocy i oś czasu. Bo nie wytłumaczyłem właśnie, o co tu chodzi. Taki koleś, taki brodaty koleś straszny, że tak powiem, taki brzydki nawet trochę, to który miał nazwisko Hertz, wymyślił sobie na to, że częstotliwość, jakikolwiek drgań, czy to będzie uderzanie w bębenek, czy to będzie uderzanie, czy to będzie jakaś tam ruch jakiegoś tam i z powrotem urządzenia, czy jeszcze nie wiedział, co to znaczy elektromagnetyzm w ogóle i czy, że Ziemia ma taką funkcję, wymyślił coś takiego jak Hertz. Znaczy 1 Hertz. Potem dopiero nazwali to jego nazwiskiem. To jest coś, co przechodzi przez jeden punkt, czyli w naszym przypadku przez oś czasu. Jeśli ten ruch przechodzi przez jakiś tam obiekt, na przykład z jakąś tam ileś razy na sekundę, a przede wszystkim raz na sekundę, czyli nasza częstotliwość, tą, którą my sobie tutaj generujemy, słuchajcie, przechodzi tam i z powrotem, o, że na bezgrą, dobra. Dajmy na to, że to jest to samo. No dobra, coś tam przechodzi, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, i znowu więcej i mniej, to od punktu tego zero, od którego wcisnęliśmy nośną, na przykład start, do punktu, kiedy raz przejdzie i drugi raz zamierza, to to jest Hertz. I teraz tak, częstotliwość się określa, w ten sposób, że w ciągu sekundy, jeśli raz to przejdziemy, tylko jeden raz o tutaj o przeleci nam przez, weźmiemy magiczny, słuchajcie, jeśli jeden raz przeleci nam tutaj o przez zero i to będzie trwało 1 sekundę, to mamy 1 Hz. Ok, czyli na początek poprawimy błąd zeszłego odcinka, gdzie tu mieliśmy VCO. VCO jest to generator przestrajany. Jest to generator przestrajany, ale ma układ LC. LC. Czyli ten nasz generator ma taki układ. L. Cewka. I kondensator. A to jest VCO. VCO. A to, co przeważnie jest stosowane, że napięciem stosujemy, to już jest VFO. Czyli VFO. I VFO to jest praktycznie to samo, tylko sterowane napięciem. Czyli jednym słowem tak, układ cewki do masy. Do tego jest dioda pojemnościowa, o, do masy. Tu mamy nasz układ rezonansowy i do tej diody jest przez rezystor napięcie V. No,
może być 68 kilo. Tak, razy oko. I ten układ to już jest VFO. I tego typu układy są stosowane właśnie w głowicach. Mamy część głowicy, czyli mieszacz, generator, wzmacniacz i układ wejściowy. Oraz może być jakiś tam wyjściowy filtr, filterek. Układ głowicy. Z której wychodzi już nam pośrednia częstotliwość. To są wszystkie te głowice, które ja tutaj przestrajałem w unitrze. I nie tylko w unitrze. To jest układ głowicy. Pośrednia częstotliwość to już jest wzmacniacz pośredniej częstotliwości oraz filtr pośredniej częstotliwości. To, o to w tym miejscu. To już jest tylko wyłącznie pośrednia częstotliwość. Druga przemiana częstotliwości na razie nas nie interesuje, ale wróćmy do tego. Wróćmy do tej modulacji AM. Słuchajcie, bo nie powiedziałem dokładnie, a chciałem wytłumaczyć, co to jest AM. Będziemy robić to na przykładzie. Spróbujemy zaraz coś tutaj wykonać, może jakiś nadajnik na AM. Był odbiornik opisany, teraz będziemy opisywać też i nadajnik, słuchajcie. Ale modulacja A, amplitudy, na czym to polega? I od czego to zależy, bo to też jest... Dużo, że tak powiem, niewiadomych mogło wyniknąć z tamtego odcinka, bo za bardzo się rozpędziłem, słuchajcie. Modulacja AM. Jakby to zrobić w takim normalnym... Jak to zobrazować? Zobrazujemy to w ten sposób, tak jak to się cały czas obrazuje. Czyli na naszym wektorowym takim przykładzie. Zróbmy sobie początek i oś czasu. Zrobiliśmy sobie oś czasu T. No i teraz tak, modulacja amplitudy. Na czym to polega? Modulacja amplitudy, jak sama nazwa mówi, że amplitudowo musimy ją modulować amplitudowo, czyli dodawać, odejmować mocy. Cały czas ta moc nasza chodzi. Czyli tak, wymodulujemy sobie teraz nośną, która będzie na przykład sobie w kolorze niebieskim. Nośna jest tego typu. Na razie jeszcze nie znamy częstotliwości tej nośnej. Nic o niej nie wiemy, no ale sobie tam leci nośna, nie? I zamodulujemy ją w tej chwili sygnałem na przykład. Ona ma częstotliwość taką uwzględnioną, znaczy którą sobie tam chcemy z generatora wypuścić, czyli na przykład tam CB radio, częstotliwość CB 27 MHz i tam z kawałkiem, nie? No to dobra, to jedziemy dalej, słuchajcie, bo się zaczyna robić ciekawie. Nakładamy na to naszą modulację audio, czyli sobie krzykniemy takim albo gwizdniemy. Ja nie umiem gwizdać. I słuchajcie, nakładamy sobie częstotliwość audio. No, na 27 MHz, no to sobie zaczynamy gadać sobie z tego miejsca. I sobie nałożyliśmy częstotliwość audio. Ona jest cały czas symetryczna, z jednej i z drugiej strony. No i dobra, ok, mamy nałożoną na tą modulację. I teraz tak, nasza fala nośna czysta. Ale żeby to teraz dobrze wyglądało, no to modulujemy ją sobie w ten sposób. Po tych samych. Teraz nasza fala nośna wygląda w ten sposób. Tak jak już tam wcześniej rysowałem. Oczywiście tutaj. No i dobra. I sobie ona sobie tam dalej idzie, tak jak z naszą gadką, dopóki trzymamy przycisk nośnej. Czyli jednym słowem tak. Tu mamy moc, to naszą moc. Modulujemy amplitudą AM, czyli modulujemy mocą. O tym to jest AM. To jest, żebym napisał AM. Naszą mocą. A co, gdybyśmy zaczęli ją sobie rozciągać i zmniejszać w kształt naszej mowy?
Słuchajcie, możemy sobie ją teraz zacząć puścić nośną. Ona będzie taka jak ta niebieska. I zaczniemy ją sobie rozciągać, słuchajcie. Zróbmy ją sobie w ten sposób, że nasz czas. Nasza moc. I czas. No i teraz sobie tak. Mówimy bardzo cichutko. Nasza częstotliwość jest w ten sposób. Krzyknę głośniej i rozciągnęliśmy ją sobie na czas krzyknięcia i znowu ścichłem. Rozumiecie, o co kaman? No i dobra. Zaczęliśmy ją sobie rozciągać tam i z powrotem. I słuchajcie. I to jest... modulacja FM. A na jakiej częstotliwości nośnej sobie to zrobimy, to na takiej będzie modulacja FM. Także nie jest to podstawą AM, FM do rozróżniania częstotliwości. Teraz chyba wiecie, o co mi chodziło w tamtym odcinku. Dobra, ale weźmy się do takich może lepszych, że tak powiem, układów. I tutaj sobie weźmy, o co my tutaj widzimy, słuchajcie. A widzimy coś takiego fajnego jak na moim magicznym kartonie CB Radio. No i dobra, słuchajcie, ja sobie zabiorę tą kartkę. Nie no, w sumie to mógłbym jeszcze ją tutaj gdzieś położyć, żeby pokazać. Fajny, nie? Blue Box będzie. Będzie. Jak załatwię, chciałem sprawdzić, czy to działa. I działa. A więc słuchajcie. Najprostszy sposób obrazowania tego, co przed chwilą narysowałem. Włóczę, tak jak wszyscy to mówią. To jest magia. Więc troszeczkę poczarujemy i rozwiniemy sobie tutaj przebieg naszego sygnału. Górna część sygnału, słuchajcie, to jest nasz sygnał, który teraz właśnie mówię na przykład, nie? To jest ten nasz mały sygnał. Drugi przebieg czerwony, ten na środku, to jest modulacja AM, tak jak zresztą widzicie, i ten dolny jest modulacja FM. Ten dolny jest przeciągany w czasie. Czyli słuchajcie, jeśli ja nie mówię, to mam szerzej tą częstotliwość, mam mniejszą. Jeśli zaczynam mówić, zaczynam ją zwiększać. I w tym momencie, kiedy mówię, ona jest gęsta. I teraz tak, jak to rozkodować? Że tak powiem, moja magiczna pała. Jak to rozkodować? Słuchajcie, patrzcie, mamy częstotliwość AM. AM. Mamy częstotliwość FM. I mamy częstotliwość audio. Okej, dobra, skończmy te zabawy, bo to... Ale tak, z jednej strony może to i fajne, nie? Takie zabawy. Słuchajcie, prosty, składamy prosty nadajnik. Co będzie nam potrzebne do tego nadajnika? Ja to wszystko z longa lecę, także... O, nawet się pomazałem. Prosty nadajnik dla każdego. Będzie nam potrzebny taki rezonator kwarcowy, moduł. Jak zamodulować AM? Cały czas rozmawiamy o AM-ie. Słuchajcie, mały rezonator kwarcowy, ja akurat znalazłem taki na 28 MHz, 636. Prosty. Do tego jakiś stary, zdezelowany zasilacz ATX, z którego wyciągniemy, o tutaj, poczekajcie, mamy, bo tutaj mi, muszę tylko to wyłączyć, wiecie, o, bo Blue Box jednak zielone łapie. I teraz tak, wyciągniemy z niego jedno trawko, którym będziemy, to będzie nasz modulator. Zobaczcie, jak fajnie rozpieprzyło kondensatory, aż wyfrunął. Przepraszam za wyrażenia, bo to młodzież ogląda.
wyciągamy takie, już sobie grzeje rozlutownicę i wyciągamy. Będzie nam potrzebny taki, taki coś. Do tego jeszcze będzie nam potrzebny zasilacz. No i jakiś wzmacniacz z mikrofonem by się przydał. Także działamy, słuchajcie. I składamy najprostszy możliwy nadajnik na CB Radio. Rozrysowałem sobie ten generator kwarcowy. To jest generator CXO 28,63, tak jak już mówiłem, i tam z kawałkiem 6363. Rozrysowałem sobie wyjścia. Jedynka, odwracamy go sobie do góry dupą, że tak powiem. I to jest nasz generator fali nośnej, słuchajcie. To będzie nasz generator tej fali nośnej, którą tam przed chwileczką opowiadałem o niej w dwóch, że tak powiem, odcinkach. To będzie MP3, z której puścimy nasz muzykę, z którą będziemy modulować naszą falę nośną, czyli ten nasz generatorek, za pomocą transformatorka, który żeśmy wybrali przed chwileczką z ATX-a, z starego. I teraz tak, ten transformatorek z jednej strony ma tutaj, ja tu urwałem, cienki drucik, a z drugiej strony ma nawinięte, jak z tego co tu widzę, tu ma trzy końcówki, jedno i dwie końcówki, czyli ma nawinięte potrójnym drutem grubszym niż ten na pierwotnym. Podłączmy sobie teraz tak, wejście sobie jacka małego, takie, że mógł podłączyć sobie modulację, czyli MP3. I przylutujmy do tych cienkiego. Te cienkie uzwojenie ma około 4 ohmów, także dosyć mało, ale pasuje. Jak z wyjścia słuchawkowego będziemy to robić. Dobra, przylutujmy sobie tutaj do... już sobie go tutaj sprawdziłem, ma mieć 4 ohmy. Tam gdzie słuchawkę podpinamy, tam ma mieć 4 ohmy. A z drugiej strony ten gruby drut. Jak to zamodulować? No bo ten generator, jak podłączymy plus minus i wyjście, z wyjścia będziemy mieli tego sinusa, ale on nie będzie... On będzie bez muzyki. Bez zakodowanej muzyki w środku. Bez AM-u. Bez modulacji AM. Czyli robimy jednym sposobem tak. Tu mamy plus. Jak leży w ten sposób. Mamy plus. Od tego plusa ciągniemy do tego grubego. To jest nasz transformator. On tutaj ma z jednej strony 3, z drugiej miał 4 wyprowadzenia. Tu ma jedno wolne. Tu ma sobie nawiniętą cewkę. O, w ten sposób. Aż tu. Jedno cewkę i to jest podwójny drut, aż tu, a drugą, a jeszcze jedną cewkę ma nawinięte tylko do środka, to te środkowe tego nie używamy. Używamy sobie, tak jak tutaj widzicie, dwa te grube druty. Czyli tutaj zasilimy go plusem, a tu puścimy sobie plus na zasilanie tego czegoś. Tutaj ma nawinięte cienkim drutem, bodajże w ten sposób, tu z odczepem. Tu miał 5 i tu ma jeszcze jedną cewkę. Tą pomijamy, podłączamy sobie tu sygnał z jacka, czyli malujemy jacka. Jack, tu minus i teraz tak, podpinamy sobie tego do plusa, a tego do minusa jacka. Tak jak ja tutaj mam zrobione w ten sposób. No i do tego oczywiście będzie nam potrzebny jeszcze bateria. Czyli tutaj zrobimy sobie plus, tu zrobimy sobie minus. Minus puścimy, tak jak tu, do GND. Do minusa. O, w ten sposób widać, schematik, ok. A tu wyjście zrobimy sobie antenę. Jakąś tam kawał druta sobie podepniemy. Mamy ten rezonatorek, mamy nasz modulator, którym będziemy sobie zniekształcać naszą sinusoidę z tego
generatorka. Lutujemy. Plus do plusa, czyli do tej nóżki. Uważać, bo są bardzo delikatne, słuchajcie, żeby zaraz nie oberwać. Teraz musimy sprawdzić nasz, ja tu mam akumulatorek zamiast baterii, zaraz zobaczymy, czy on się trochę podładował, czy nie. Glejonka, wystarczy, 5 V, one mają zasilanie, słuchajcie, 5 V, mamy tutaj bateryjkę. Minus bateryjki do minusa, czyli to będzie ta nóżka. Będzie skalofonia. Jakaś trochę chociaż dobra jest. Minus. Minus możemy razem z obudową spiąć, to z tym to nie ma problemu. I teraz tak. Tutaj zrobimy sobie, na razie rozłączymy, nie będziemy podłączać, muszę sprawdzić, czy ma już jakieś tam chociaż 4 V, bo przed chwileczką był ładowany. No ma 3,8 V, trochę mało, ale to nic. Tu mamy podłączony nasz... I tutaj jeszcze antenę sobie dolutujmy. Dolutujmy sobie kawałek przewodzika jako antenę. Słuchajcie, tak śmiechem żartem to będzie miało prawie pół wata mocy, tak pi razy oko, tak se myślę, że może tyle mieć. Dobra, mamy kawałek drucika jako antenę, musimy ją sobie tutaj podsunować, bierzmy ją od razu z drugiej strony, żeby podłączyć potem pod tę antenę. No tak, zrobimy. Zrobimy sobie tak, antenę. Nasza antena. Słuchajcie, to jest nasza antena. Podsumujmy sobie ten koniec. I przylutujmy sobie do RFO, czyli do wyjścia z tej strony. Tak, żeby nie zrobić zwarcia z masą, słuchajcie. Najlepiej to w płytkę by było jakoś uniwersalną dostawić. Ale nie chcę jeszcze się trzymać. Koszt nadajnika 3 zł. Bo tyle kosztuje rezonator. Dobra, mamy antenę, mamy baterię, a więc co robimy? Ja sobie odpalę oscyloskop, zobaczę, czy to w ogóle działa z tej baterii. Czyli jednym słowem muszę zrobić w ten sposób, włączyć oscyloskop, podłączyć sondę tymczasowo na razie tutaj pod antenę. Ok. Minus do minusa sondy. Ok. No, widzimy już teraz tak, jak mamy widzieć ten oscyloskop. Słuchajcie, mamy tutaj ten nasz układ, który przed chwileczką podłączyłem. Włączam zasilanie, słuchajcie. Mamy tutaj prawie sinusa. Nie wiem, dlaczego tak pokazuje mi ten oscyloskop, ale jest to nasza częstotliwość z tego generatora. Zróbmy sobie AC. Wolty. Tako wolty w piku, 7 voltów, sporo w piku mamy, 7 voltów, częstotliwość 28,7, tak pi razy oko, on tam dobrze nie pokazuje, ale słuchajcie, ale działa, działa, jak widać mamy jakąś tam falę nośną, naszą falę nośną. No i dobra, puśćmy sobie teraz z MP3 muzyczkę.
zobaczmy, czy zamodulujemy to falę nośną. Oczywiście częstotliwość z MP3, z muzyki, jest o wiele niższa niż ta nasza fala nośna. No coś tu idzie, podłączam naszą muzykę, słuchajcie. Podłączyłem naszą muzykę, coś tu widać, delikatny ruch. I zaraz zobaczymy, gdzie jest ta nasza fala nośna. Słuchajcie, jest. Jak widzicie, to jest dźwięk muzyki fali nośnej. No ale żeby teraz nie było, że kłamie, weźmy sobie takie radio CB. Ono jest, ja je rozkodowałem tam na 400 kanałów. To będzie nasz odbiornik, który rysowaliśmy w części pierwszej, na razie. Podłączmy sobie zasilanie. Podłączmy sobie zasilanie tego radia. Momencik, musimy sobie podłączyć zasilanie tego radia, jakieś dwa krokodylki zasilacza, ojej, się przydały, dwa krokodylki, plus i minus. Słuchajcie, mamy naszą falę nośną, mamy nasz nadajnik 7 V na antenie. I widać, i słychać. O! Się wyłączyła MP3. Bateria słabnie. Bo jest duży, no. I mamy radio AM. Jest duże obciążenie na transformatorku, a są słabe baterie. Dobra, zaraz wymienimy baterię i wam to zademonstruję. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. MP3, włączamy nadajnik, generator. Mamy generator, słuchajcie, włączony do lejonka. Jak widać, mamy tam jakiś tam przebieg. Play. I możemy sobie słuchać naszej audycji na CB Radio. Widać na oscyloskopie, słuchajcie, modulację. Mogę pokazać, jak wygląda modulacja mniej więcej. Czekajcie moment, żeby było widać ją. Tak wygląda nasza modulacja w danym czasie, nie? Czyli nie modulujemy do końca, ale dosyć głośno to słychać, słuchajcie. I to jest nasza właśnie modulacja, słuchajcie, AM. Dobra, skończmy to nadawanie, bo baterie mi tutaj padają w MP3, jakie stare paluszki znalazłem. Kończymy, że tak powiem, dzisiejszy odcinek modulacją AM. Zobaczcie. To jest cały nadajnik amplitudy. Antenę. Nie wierzycie? Plusa dołączam. Widzicie? Nośna się pojawia na CB Radio. Oczywiście czym dłuższą antenę tutaj damy, znaczy dłuższą, nie za długo, nie? O. Tak, bo ogólnie praktycznie jest ciszny. Przy radiu w ogóle jest perfekt. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że tutaj wyłączmy to wszystko, żeby zaraz tutaj nie zrobić jakiegoś piekła. Mam nadzieję, że troszeczkę wytłumaczyłem, co to jest modulacja amplitudy. Co do odbiornika AM, to na pewno jeszcze będziemy wracać i to
nieraz. Mniej więcej wiecie, na jakiej zasadzie to polega. Odbiornik z pierwszego odcinka, słuchajcie, to było... Można porównać, że to nasze CB radio. Też dwie przemiany częstotliwości. Wąskie pasmo. Jak widać, a właśnie. Co do szerokości 5 kHz AM. Jeszcze jest jedna funkcja, ale to już w następnym odcinku, słuchajcie. Bo modulację amplitudy regulujemy mocą, a regulację FM, czyli regulujemy częstotliwością fali nośnej. Kolejny odcinek będzie dotyczył też jeszcze AM, bo to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, to nawet nie jest początek. Temat rzeka. I będziemy tą naszą modulację amplitudy stawiać do pionu. I zobaczycie jeszcze wstęgi boczne, wstęgi, z czego ona się składa, ta nasza modulacja, bo na oscyloskopie to było widać, ale to jeszcze nie to samo, co na analizatorze widma. Sorry, że ja tak gadam sam do siebie, znaczy do monitora, a nie do was. Także słuchajcie, łapki w górę i kolejny odcinek jeszcze to będzie dotyczył AM-u. Pozdrawiam.